wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa. Tak iż mieliśmy go za nic, woła dzisiaj Izajasz. Zobaczcie, drodzy, 40 dni naszego wysiłku powoli dobiega końca. Pieśni, drogi krzyżowe, gorzkie żale. Wszystko to ukierunkowywało nas na pokutę, na współcierpienie z Nim. Wszystko to przygotowywało nas do ostatniej godziny, w której już nie wybrzmiewają piękne przypowieści, ale w której On sam, urywanym głosem, będzie wołał: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Ilu dotychczasowych czcicieli stanie z Nim pod krzyżem? A ilu stanie dziś? W krajach protestanckich dziś dzień wolny od pracy. Wszyscy go chętnie przyjmą. Ale ilu chrześcijan przyjdzie na nabożeństwo? Ilu katolików przyjdzie dziś na liturgię? No bo zaczynają się ostatnie przygotowania do rezurekcji. Jutro jeszcze święconka, bardzo ważne. No i niedzielne śniadanie, trochę bardziej uroczyste, obiad w gronie rodzinnym i to by było świętowanie. Czy może chodzić o coś więcej? Świat uporczywie zamyka oczy, a my zastanawiamy się głęboko, czy i naszych lekko nie przymknąć. Mieliśmy i mamy go za nic. No bo jeśli Jezus, to raczej lekki, łatwy i przyjemny. Ten na krzyżu jest kłopotliwy, bo trzeba by zająć jakieś stanowisko. Docenić? Nie bardzo, bo przecież znika nam poczucie grzechu i właściwie nie do końca widzimy sens tej Jego ofiary. Współczuć? No, też chyba nie, bo mamy tyle swoich własnych problemów, a poza tym tych krzyży jest wszędzie tyle, to wszystko nam się już opatrzyło. Być wdzięcznym? No, ale tak naprawdę kto go o to prosił? Myśmy go o to nie prosili. Upodobnić się? Współuczestniczyć? O nie. Nigdy. Tylko nie to. Mieliśmy i mamy go za nic. Tak jak tego, przed którym się twarze zakrywa. Tak jak przed tym, od którego ta twarze się odwraca. Drodzy, aż chciałoby się zawołać, przypomnij Panie o sobie. Przypomnij o swoich ranach. Przypomnij tak, jak przypomniałeś w XIII wieku. Franciszek ujrzał w widzeniu rozciągniętego nad sobą serafina, wiszącego na krzyżu, mającego 6 skrzydeł za ręce i nogi przybitego do krzyża. 2 skrzydła unosiły się mu nad głową, 2 wyciągał do lotu, a 2 okrywały całe ciało. Widząc to, Franciszek zdumiał się gwałtownie, a gdy nie umiał wytłumaczyć, co by znaczyło to widzenie, wtargnęło mu w serce radość pomieszana z żałością. Cieszył się z łaskawego wejrzenia, jakim serafin patrzył na niego, ale przybicie do krzyża przeraziło go. Otóż podczas gdy, szukając wyjaśnienia na zewnątrz, poza sobą, nie znalazł rozwiązania, nagle objawiło mu je w nim samym odczucie bólu. Natychmiast bowiem na jego rękach i nogach zaczęły jawić się znaki gwoździ, jak to na krótko przedtem widział u męża ukrzyżowanego ponad sobą w powietrzu. Jego ręce i nogi wyglądały przebite gwoździami w samym środku. Główki gwoździ były widoczne na wewnętrznej stronie rąk i na wierzchniej stronie nóg, a ich ostre końce były na stronie odwrotnej. Zaś prawy bok, jakby przebity lancą, miał na sobie czerwoną bliznę, która często broczyła i spryskiwała tunikę oraz spodnie świętą krwią. Upodobnienie. Drodzy, proszę was, idźcie dzisiaj na liturgię. Liturgię Wielkiego Piątku. Wynagrodźmy dzisiaj Jezusowi, że świat wciąż ma go za nic. Adorujcie. Adorujcie Pana i nie bójcie się, bo nie trzeba mieć stygmatów, żeby bolały nas ręce dla Jezusa.
upodobnić się do naszego Pana i Mistrza. Oto kres naszej drogi. Niech On ma was wszystkich w swojej opiece dziś i zawsze. Niech błogosławi was Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.